Tadeusz Filipek, artysta, który przyjechał do nas z Lund, ze Szwecji, przywiózł ze sobą około 60 ostatnio namalowanych prac. Na wystawie, która czynna będzie do 28 marca, możemy obejrzeć tylko 24 prace. Obrazy olejne, litografie, rysunki, grafiki komputerowe, będące wyborem autora przedstawiającego własną linię artystyczną. Oto co Tadeusz Filipek mówi o sobie i swojej twórczości. W 1980 roku wyjechałem z Polski. Wyjechałem na wizytę do Szwecji. Mój wyjazd z Polski nie był wyjazdem z premedytacją, przyznam się szczerze. Wyjechałem na odwiedziny prywatne. Gdy wyjechałem do Szwecji, zaczął się stan wojenny. Wtedy pozwolono wszystkim Polakom zostać. Siostra, do której pojechałem, wsadziła mnie w samochód. Pojechaliśmy na policję. Zostałem w Szwecji od 1980 roku. Tam zacząłem... Oczywiście po wszystkich kursach językowych zawsze chciałem malować, więc kontynuowałem malowanie. Uczyłem się w pracowniach prywatnych. A co najważniejsze i co jest wszelaką, największą siłą każdego artysty, to jest autodydaktyzm. Bo czy można się nauczyć sztuki od kogoś? Chyba nie. Chyba tylko przez własne doświadczenia można zostać twórcą. To, co ja prezentuję w Galerii Focus, jest odbiciem, moim odbiciem dzisiejszej Europy, tego, co się dzieje, tego wielkiego bezgłowia. Stąd często w moich poprzednich pracach występują ludzie bez głów. To jest może zwykłym, prostym, tanim symbolem, ale jakże dosłownym. To jest moja pierwsza wystawa na kontynencie amerykańskim, ale miałem za sobą szereg wystaw w Skandynawii, w Polsce. Mam dalej zaproszenie do Anglii, do Londynu w tej chwili. A sam mieszkam w Lundzie od 15 lat. Tam pracuję. Środowisko skandynawskie jest środowiskiem ciekawym, twórczym, ale małym. Sztuką jest prawdopodobnie życie ze sztuki, co mnie się udaje na razie. Oprócz czystego malarstwa robię ilustracje, współpracuję z biurami reklamowymi. Jestem autorem ilustracji kilku książek dla dzieci, ponieważ warsztat, jakiego się w sumie zacząłem już uczyć w Polsce, a tam wykształcenia już w liceum plastycznym są raczej dobre, wydaje mi się. To pozwala mi warsztat dzisiaj na uprawianie różnych form sztuki ilustracyjnej, sztuki czystej, wolnej, tak jak ta. Chciałbym jednocześnie podziękować właścicielom Galerii Focus, która mieści się tu w lokalach. Robić to, co zawsze chciałem robić, czyli kontynuowałem moje malarstwo, zajmowałem się plastyką. Wielu ludzi ma podejście do sztuki bardzo takie sztuczne i obawia się wręcz czy to krytykować, czy nawet pozwolić sobie na podziwianie. Jak by pan zdefiniował swoją sztukę i jak by pan zachęcił ludzi do tego, żeby się nie bali i wyrażali swoją opinię i oglądali sztukę? Trzeba być otwartym, zarówno twórca, jak i odbiorca. Musi podchodzić zawsze otwarcie do sztuki. Moja sztuka jest moim zdaniem odbiciem, szczególnie to, co pokazałem tutaj, na tejże wystawie, odbiciem tego, co dzieje się dzisiaj w Europie. Mhm. Jak pan wybrał technikę, którą pan się posługuje? No więc technika jest klasyczna. Ja dalej operuję klasycznymi środkami wyrazu. Płótno, farba, węgiel. A treścią, ponieważ do czego ja zmierzam, ja chcę zbudować pomost pomiędzy tym, co się dzieje dzisiaj, nie tracąc wartości, które zdobyliśmy przez setki lat, my, artyści, malarze. I stąd też forma mojego malarstwa jest klasyczna, a wydaje mi się, że treść jest jednak aktualna. Mam nadzieję, że Państwo zgodzą się z tą oceną własną pana Tadeusza Filipka i uznacie, że rzeczywiście udało mu się połączyć wyraz, sztukę z nowoczesnym życiem przy użyciu tradycyjnych technik. Ja zapraszam Państwa serdecznie na tą wystawę.